Siemaneczko, witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj nietypowo, bo w końcu jakiś poradnik, jak tutaj robić dobre deale, jak być kozakiem online i jak w ogóle prowadzić swoje kariery. Na początek, co robimy? Jesteśmy w jakimkolwiek klubie, gdzie byśmy nie byli. Wchodzimy sobie tutaj, zmieniamy odpowiedzialność na siebie, bo przeważnie większość z was ma przydziela zadania scoutu, macie na scouta, bierzecie przekaż, czyli na siebie, czy tam przejmij. Wchodzicie tutaj, zaznaczacie te dwie opcje, wchodzicie w filtr, tu sobie ustawiacie, co tam chcecie. Ja od razu wam tutaj powiem, jak ja scoutów mam dwóch, zawsze co mają 17 ocenę umiejętności zawodnika, czyli to jest umiejętności piłkarza 17, zawsze tych dwóch zostawiam wolnych, po to, że jeżeli zachcę sobie, powiedzmy, nie wiem, zobaczyć tego zawodnika, to biorę i zaraz mi wychodzi za tam tydzień czasu, że Abidal mi przysłał tutaj instrukcję, w sensie swoją instrukcję, swoją analizę na temat tego zawodnika, tak, ocenę jego potencjału. Więc pozostałych skautów biorę sobie z różnych części świata, czyli powiedzmy tego biorę, co ma Dania, Francja, Wyspy Owcze, czyli wszystko. Tego sobie biorę, co ma Francja, Belgia, ogólnie takich, co mają dużo, dużo, dużo reprezentacji. Główny skaut to tam Lotto jest, to byle kto. Tu macie, widzicie, różne kraje, Polska, Kieran Scott, widzicie, te wszystkie kraje, co mam tu, Polska, Rosja, to one się wszystkie nabijają przez to, że mój sztab jest tutaj z kilku krajów, są ludzie i ja z tych krajów tutaj też wysyłam ich do całej, ja wysyłam zawsze, jak mam takiego Erika, powiedzmy, to jest Belgiem, ja go nie wysyłam, powiedzmy, Belgia albo Francja, tylko ja go wysyłam całkowity zasięg scoutingu i powiedzmy daję mu tam, bo widzę, że ma wysoki 17 ocena potencjału piłkarza, to mu daję tam młodych zawodników, powiedzmy między 19 rokiem życia do 19 roku życia i potencjał muszą mieć minimum dobry. Tu mam już 8 jakichś tutaj, widzicie, 8 zawodników, na przykład Mateo Musa, chciałbym go ściągnąć, fajny potencjał. Trochę mało tych liczb, tego wszystkiego, no ale wiadomo, nie od razu budowane. Więc tych wszystkich zawodników, co mam, daję ich na zadanie scoutów, powiedzmy tak, daję im całkowity zasięg scoutingu, stałe, i tu im daję tam wiek, powiedzmy 27, świetny, czyli ktoś, kto by był z miejsca zawodnikiem podstawowym. To są przeskautowane umiejętności, bo potrzebuję kogoś już do składu i tu mam trzech, na przykład Ebere Eze, Elmas czy Fofana, to są zawodnicy, których powinienem ściągnąć już teraz, bo oni mogą grać w moim klubie, bo oni dadzą sobie radę, według mojego skauta. Tak. Jeżeli zaś mam jakiegoś, nie wiem, on ma 26 lat, Piotr Sadowski, Polak, na przykład go mam, że tu przeskautowany potencjał, świetny, czyli ktoś, kto będzie zaczynał. Czyli to są świetne, to są 4 gwiazdki i wiek 27, czyli ktoś, kto będzie grał w podstawie. I powiedzmy, mam tu na przykład Kieran Scott, czyli tu mam młodzieżowce pewnie 25, przeskautowany potencjał, tam dobry, przeciętny, super, mega fajny, to sobie ustalacie, co tam chcecie. Carlos Paniza, widzicie, mam tutaj wiek 24, przeskautowany potencjał bardzo dobry, czyli to jest 3,5 gwiazdki. To jest 3,5 gwiazdki, czyli ponad przeciętną zespołu, czyli jak go kupię, to będzie miał szansę się przebić. To są role wszystkie, które ustalam. I listę życzeń to tam pokazywałem wam. I jak szukamy tych zawodników? Jest kilka opcji, bo możecie zostawić to scoutom. Pamiętajcie, że jeżeli was stać, to bierzecie pakiet rekrutacyjny świat. Jeżeli was stać na tańsze, to bierzecie tańsze i w ogóle. Ale co robimy? Jeżeli potrzebujemy, jeżeli jesteśmy biednym klubem, no to szukamy zawodników, co nie mają tutaj klubu. Bierzemy tutaj transfer na pewno nieznacznie zainteresowany. I po czym szukamy, powiedzmy, zawodnika, których tutaj chcielibyśmy, po, powiedzmy, reprezentacje narodowe albo ogólny reputacja na świecie i powiedzmy bardzo dobra, nie ma żadnego zawodnika, dobra, no i tu mamy na przykład Paulinho, jest do wzięcia, Jakub Brabec, Maja Yoshida i tych zawodników możecie sobie brać, im mniejsi,
Im mniejszy macie klub i na przykład potrzebujecie na przykład jakiegoś tutaj, nie wiem, na przykład Niklas Otamendi, środkoobrońca, fajne atrybuty, potrzebuję go, to go biorę. Victor Moses. Możecie też sobie widok ogólny i po wieku, że na przykład on ma dobry tutaj Kai Kennedy, prawy obrońca, przepraszam, to jest ten SPO. Możecie sobie go wziąć, widzicie, to z takim tutaj w miarę dobra, to możecie sobie kogoś tam znaleźć. Tak to wygląda. Ja sobie tutaj szybko, żeby kolega mógł sobie tutaj tam robić, co tam se robi. Więc pokazuję wam, ja mam tutaj tych skauci mi wysyłają i zawsze jak mam poniżej 40, 50, powiedzmy, mam te trzy listy życzeń, biorę sobie za każdego zawodnika, którego mam powyżej tam na zielono, to go biorę i od razu zamawiam raport analityka. To jest pierwsza rzecz, którą robię. Jeżeli mam 38, 50 nawet, to odrzucam. Jeżeli mam 63 i go nie mam, to go dodaję do listy życzeń i zamawiam. 33 mi niepotrzebny, 57 to odrzucam, zależy od atrybutów i na przykład tutaj mam 86 Eduardo Lori, 87, widzicie, scout, chciałbym go kupić, 19 minut, może kiedyś go kupimy. Ale jaki jest jeszcze sposób na szukanie tych zawodników? Jeżeli chcecie tutaj na wolny, albo chcecie kogoś, komu kończy się kontrakt, no to robicie to samo i sobie ściągacie tych tutaj zawodników. Ja to przeważnie robię właśnie, jeżeli chodzi o takie, to mam tutaj swój wartość i po wartości sobie patrzę tych zawodników, których może bym ściągnął, może nie. Wiadomo, ja mam takie coś, że ja do 27 roku życia, czy tam 28 ściągam zawodników za free. Jeżeli są starsi, no to już ciężko, bo szkoda mi też marnować dla nich miejsca, skoro mam dużo młodych, którzy mogą grać teraz. Ale teraz pewnie widzicie, że mam 250 milionów, półtora bańki na płace. Jak ja to zrobiłem takim Lyonem, który w lidze francuskiej, no nie oszukujmy się, zaczyna z budżetem 7 milionów bodajże. Więc co ja robię przeważnie? Biorę tych zawodników, jeżeli jestem tam na początku, biorę tych najlepszych zawodników za pół roku, którzy są zainteresowani transferem do mnie. Biorę do siebie, tam daję im odpowiednią tygodniówkę, wszystko co tam potrzebują mi daję, powiedzmy wziąłbym sobie takiego Jakuba Modera, zaproponuję mu kontrakt, od razu mu daję jeden w dół, usuwam, zgodził się, chciałby 39, ja mu dam powiedzmy z bomby 23, nie chcę, to mu dam 25, 27, No i tak się bawię, i taki moder mi jest niepotrzebny. Ale już jak takiego modera mam, kto wtedy przychodzi do mnie taki moder na początku nowego roku i go widzę. Jeżeli widzę go w swoim składzie, widzę, ma obudożny, strzela z dystansu, odgrywa sklepki, no fajne atrybuty, dałby radę powiedzmy w takim średniaku z tymi atrybutami i tym potencjałem, charakterem, dość profesjonalny, determinacja 14, dałby radę. Więc albo go zostawiam w składzie, jeżeli mi jest potrzebny, a jeżeli go na przykład widzę, że no jednak sorry, ale no jednak mam kogoś lepszego, to nie żałuję, że go kupiłem. Wystawiam go na sprzedaż, powiedzmy, on jest wart 5 milionów, biorę go tam, nie wiem, daję przykładzie, powiedzmy, ja sobie za free wziąłem Jeffrey Kondogbia. Wziąłem go za darmo, bo potrzebowałem kogoś, kto będzie grał długodystansowca, ma bardzo dobre atrybuty i zawsze będą w karierach, że on do 34-35 roku życia trzymał te atrybuty, więc go sprzedaję. Biorę go na listę transferową, go wystawiam. W pierwszym roku nikt go praktycznie wam nie kupi, no chyba że naprawdę zdacie dobrą cenę. Ale na początku bardzo rzadko kto go kupuje, więc na przykładzie powiedzmy sobie Carlos Alenia, którego tu ściągnąłem za free. Ściągnąłem go za free, dałem mu rok pograć i od razu w nowym sezonie go sprzedałem, 18 milionów. Widzicie, zarobione 18 baniek wpada do kasy klubowej. Tak przynajmniej można, jeżeli nie macie kasy, tak się robi długoterminowo hajs. Ale jak robić hajs? Może nie jak robić hajs, jak robić tak, żeby mieć dużo juniorów. Ale właśnie to jest problem. Nie potrzeba wam jest dużo juniorów, żeby zapełnić tutaj na przykład Lyon 2 albo U19, bo was to nie interesuje, bo jeżeli zobaczycie sobie jak ludzie grają, to te składy tutaj co są, to one wam nic nie dają. To ci zawodnicy, którzy są w tym,
gorzej się rozwijają niż zawodnik, który jest na wypożyczeniu, powiedzmy, w jakimś nawet średniaku i gra o wiele mniej spotkań. To jest takie coś. Widzicie, ja na ten moment mam 87 piłkarzy na wypożyczeniu, za żadnego z nich nie zapłaciłem więcej niż 15 milionów, z czego jestem bardzo dumny. Ale jak to zrobiłem, że mam 87 piłkarzy, w 11 meczowej mam 30 ludzi i w młodzieżowce mam kilku zawodników, którzy w niektórych klubach daliby radę sobie od teraz, powiedzmy, no nie wiem kto tu na przykład on jako skrzydłowy w niektórych klubach już by mógł grać, tak, powiedzmy. Więc jak ja to robię? Po pierwsze, scouting robi za mnie dużo rzeczy, ale ja też robię na przykład tak, że jeżeli gram online karierę i gram z kolegą i na przykład potrzebuję napastnika, to sobie biorę na przykład, pobrałem sobie filtry z neta i szukam tak jakbym szukał napastnika na teraz, czyli biorę na przykład advance forward, bo szukam na taką rolę, daję na napad i daję sobie na przykład 13 na 15. Wyskakuje mi Lautaro Martinez, Mohamed Salah. No żaden z nich jest niepotrzebny. Daję jedno w dół i daję sobie na transfer zainteresowanie, żeby nieznacznie zainteresowanie, żeby znaleźć tutaj kogoś, kto byłby zainteresowaną grą w moim klubie. Nie szukam nikogo powyżej 21 roku, więc z rynku życia, więc to zaznaczam. A wiadomo, ja jestem w 2025 roku, więc New Geni będą do 19 roku życia. Jak widzimy, od razu gra nam wyskakuje jeden, Carlos Maqueda. To jest nasz jedyny zawodnik, który mógłby już z miejsca, moglibyśmy go wypożyczyć, czy też coś tutaj pomyśleć. Mamy tutaj na pozycji numer 9, widzimy tutaj zawodników, jest tych 34 zawodników. Dlatego mam 12 z 15, daję na 13 i przepraszam, daję 12 z 15 i podwyższam jeden do góry, żeby zobaczyć, czy znajdzie się jakiś. Jest jeszcze Javier Rodriguez, który tych atrybutów no jednak tyle nie ma, ale go sobie daje. I mamy Martina jakiegoś, który mógłby też być takim zawodnikiem. Ja tutaj jeszcze miałem jeszcze jednego zawodnika, z tego co pamiętałem. Jest tych zawodników 44, więc na pewno znajdziecie sobie tu jakiegoś, na przykład Robin de Groot. Zobaczcie, ciekawe atrybuty. Krzysztof Burzyński. No, to jest, wiecie, jak sobie tam znajdziecie, to łatwo już, to łatwo idzie. Ja tutaj takiego Szkota sobie przed chwilą znalazłem, więc pokażę wam. To jest Michael Irving, mega fajne atrybuty, znaleziony dosłownie sekundę temu, więc widzicie, wysunięty napastnik, to też możecie tutaj dodać. Rola wysunięty napastnik i macie 12 zawodników, którzy z miejsca mogą grać w tej roli i z miejsca spełniają te atrybuty. Więc jeżeli wam się chce tylko ograniczyć, powiedzmy, do jakichś lepszych, no to zmieniacie na przykład i macie Slobodan Govedarića, który za 6 milionów dołączył do Borussii przed tym sezonem, a wy byście go mieli. Albo na przykład taki Gonzalo, który ma fajne, ma naprawdę niesamowite atrybuty. I polecam sobie takiego zawodnika na przykład dodać na listę życzeń jako New Gen i go mieć. To jest sposób też bardzo fajny, że sobie szukacie przez te filtry zawodników i wam po prostu ich znajduje. Kolejna opcja, która jest bardzo ciekawa, jak patrzeć na tych zawodników, to bierzecie sobie do 19 roku życia i powiedzmy ogólny reputacja na świecie. Widzicie, że zawodników poniżej 19 roku życia z reputacją na świecie jest bardzo dobrą, jest mało, ale z reputacją na świecie dobrą jest ich kilku, którzy mogliby, na przykład ten Fischer z miejsca mógłby na przykład do waszego składu tam sobie wskoczyć, albo na przykład taki Tonew, czy Georgi Tonew, czy taki Tomasz Białek, którego mogliście za 3 miliony rok temu ściągnąć, który w tym sezonie nastukał 29 bramek w 35 meczach w standardzie Liège. Jak widzicie, ma charakter realista, determinacja 16. Jakbyście go sobie wzięli, to znając życie 20 baniek, to jest bardzo mało, moglibyście sobie takiego kozaka ściągnąć. Ale macie tutaj na przykład Guzmana, którego możecie sobie tam próbować wyciągać, Lozano itp. I tak szukacie zawodników po reputacji na świecie. Kolejna opcja, jaka jest, to jest reprezentacja i to jest główna. I od razu na starcie polecam dodać
reputacja na świecie i dać na przykład przyzwoita. Przyzwoita, nie? W porządku, jeszcze nie, w miarę dobra. I tu macie tych zawodników 43, którzy mogą, którzy są w grają w podstawowej reprezentacji swojego kraju, a mają reputację na świecie wyrobioną. I widzicie, że jest tu bardzo dużo zawodników, którzy mogliby z miejsca powalczyć o to, żeby w niektórych składach być podstawowymi zawodnikami. Jak na przykład tutaj Adrian Kilmaniukan, który z miejsca naprawdę prawy obrońca, ja bym go widział w środku pola bardziej, który byłby do kupienia powiedzmy za 12 milionów, jeżeli byście dobrze deal ułożyli, to koło dychy, ale to jest naprawdę niesamowity zawodnik, obunożny do środka pola. Ja powiedzmy chcę go kupić teraz. Pierwsze co, usuwam klauzulę i daję na przykład 5 milionów. O! Jest złożenie kolejnej oferty, czyli daje powiedzmy 6 milionów, żeby się w razie czego zgodzili. I tak macie kolejny sposób na szukanie zawodników. Pamiętajcie o tym, reputacja w miarę dobra, główna reprezentacja kraju. Chyba, że tu szukacie u coś tam, no to tu też możecie znaleźć, jeżeli ktoś grał na przykład w młodzieżowej reprezentacji, na przykład ten, na przykład, wow, ten zawodnik. I ma gdzieś tu klauzulę 50 milionów. Przed sezonem, z tego co pamiętam, miał około 13 czy tam 15. Wow, to jest zawodnik, widzicie, z Lipska. Ściągnięty, nie, wychowanek. I chcecie go kupić na 200 parę milionów. No nie kupicie z takiego Lipska takiego zawodnika. Ale z innych klubów możecie próbować. Może wam się uda. Także, jeszcze jakiś sposób jest. Da się szukać, jeżeli ktoś ma dochodem, to edytorem, ale tego nie polecam, bo to zabiera całkowicie fan. Ale jeszcze jest taki sposób. Tutaj nie. Wchodzicie sobie w świat. Tutaj wiadomo, transfery, nabór juniorów, skautujecie ich wszystko, bla 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 bla. Strata czasu. Wchodzicie sobie w świat, jeżeli macie tam, wiadomo, nie potrzebujecie Newgena na teraz. Wchodzicie sobie w świat i szukacie tutaj w tych reprezentacjach, co są, powiedzmy, młodych zawodników, którzy dopiero się przebili, czyli mają 18-19 lat, są Newgenami, a już grają w reprezentacji swojego kraju. Na pewno, z tego co pamiętam, to w tych krajach tutaj nie ma, dopiero w Kolumbii jest Juan Torres, który już jest podstawowym zawodnikiem. Ja go ściągnąłem za darmo, wypożyczyłem go teraz. I Zambrano, którego ściągnąłem za darmo, wypożyczyłem teraz do Dortmundu. Z tymi atrybutami grzech było nie wziąć. Kozak zawodnik. I widzicie, takim sposobem, mając czas, sobie znalazłem tutaj zawodnika z Niemiec, z Kamerunu, powiedzmy, mógłbym sobie znaleźć bramkarza z Meksyku, powiedzmy, mam tutaj Dawid Tapia, 300 coś tysięcy, widać te atrybuty są tutaj niesamowite i pewnie chcieliby dużo kasy za niego, tak, ale możecie go sobie, pamiętajcie, znajdziecie takiego, tu dodajecie Dawid Guzman, prawy obrońca, dodajecie go sobie, Carlos Silva, czekacie na tutaj, na raport, ale widzicie, że tych zawodników na przykład tutaj w reprezentacji Meksyku jest dużo. I w sumie, co mogę wam więcej powiedzieć? To są takie ogólne sposoby, których może niektórzy z was nie wiedzieli, a teraz wiedzą. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał wam się filmik, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pomysły na następne odcinki, typu jak zarządzać klubem, jak ustawić formację, jak to podstawy, albo coś skomplikowanego, czego nikt wam jeszcze nie wytłumaczył, piszcie na dole w komentarzu. I to było na tyle. A jeżeli chcecie być na tym kanale, zostawcie suba i kliknijcie dzwoneczek. Także to było na tyle. Trzymajcie się. Naura!